Witam, dzisiaj porozmawiamy sobie o przepływie czakry. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy dosłownie używają przepływu gotówki ze swojego do mojego portfela. Przepływem czakry nazywamy wszystko, co się odnosi do przepływu czakry bezpośrednio przez obiekt, a także do technik, które zwiększają siłę działania broni przepływając przez nią. Zazwyczaj elementarna czakra jest używana z najróżniejszymi ostrzami w celu zwiększenia ich użyteczności lub aby uzyskać całkiem nowe, niespotykane efekty. Aby natchnąć broń czakrą, potrzebny jest oczywiście kontakt fizyczny, lecz żeby podtrzymać ten efekt, nie jest wymagane, aby użytkownik ciągle trzymał swoje ostrze. Z takich przykładów możemy wyróżnić chociażby technikę Itachiego, który użył przepływu czakry, aby wzmocnić swoje shurikeny katonem. Co ciekawe, przepływ czakry nie musi ograniczać się jedynie do broni, ale można go użyć na całe ciało, aby zwiększyć ofensywne, jak i defensywne umiejętności. Tak było chociażby z Kakuzu używającym Doton Domu, dzięki któremu niewiarygodnie zwiększył swoją defensywną moc, czyniąc swoje ciało dosłownie twardym niczym diament. Również dzięki tej technice zwiększył swoją siłę fizyczną, więc jest to bardzo mocne. Kolejnym takim przykładem użycia przepływu czakry na całe ciało jest Yoton Chakuramodo Roshiego, który to pokrył całe swoje ciało powłoką z lawy, dzięki czemu zwiększył obrażenia ataków fizycznych, a także oczywiście przyjął bardzo wysoką temperaturę, dzięki czemu mógł poparzyć przeciwnika nawet bez bezpośredniego kontaktu. Oczywiście działa to też w obronie, także atakując Roshiego w tym stanie, fizycznymi atakami również otrzymujesz obrażenia. No i ostatnim z takich najlepiej znanych nam trybów przepływu przez całe ciało jest Raiton Chakuramodo, używane m.in. przez 4. Raikage. Dzięki temu zabiegowi użytkownik pokrywa swoje ciało warstwą czakry błyskawicy, która nie jest wykorzystywana ofensywnie, jak większość od razu myśli. Jest ona używana w celu elektrycznej stymulacji systemu nerwowego, która to przyspiesza synapsy nerwowe, co z kolei zwiększa szybkość reakcji oraz jest wykorzystywana do wyciągnięcia tężyzny fizycznej do maksimum, dzięki czemu użytkownik jest niesamowicie szybki. Jakby tego było mało, ten pancerz również zwiększa obronę użytkownika, dzięki czemu może on odbijać większość ataków. Prawdopodobnie ta obrona jest niewiarygodnie potężna, dlatego że 4. Raikage był pod wrażeniem tego, że Chidori Sasuke było w ogóle w stanie go dotknąć. W każdym razie, nieważne czy mówimy o przepływie czakry przez ciało czy przez broń, efekty są zależne od tego, jakiego rodzaju czakry i ile jej użyjemy. Teraz przedstawię wam, jak dana odmiana wpływa na użytkowników czy ich oręż. Wiatr. Najlepiej nam znany przepływ, którego używał najczęściej Asuma Sarutobi. Jest ona używana w celu zwiększenia ostrości broni do tego stopnia, że w rękach doświadczonego użytkownika nawet malutkie ostrze jest w stanie z łatwością przeciąć skały. Z tego też powodu przepływ czakry wiatru został przedstawiony jako niezrównany w ofensywnej walce na bliski i średni dystans. Efekt ten osiąga się poprzez wykorzystanie dwóch przeciwstawnych prądów czakry, które są szlifowane naprzeciw siebie i dzięki temu ostrzą się wzajemnie na drobne kawałeczki. Błyskawica. Dodana do broni powoduje zwiększoną moc cięcia, podobną do tej wiatru, z tą różnicą, że dodatkowo wywołuje odrętwienie. Efekt ten osiąga się nieco inaczej, bo poprzez wywołanie drgań o wysokiej częstotliwości w obiekcie. Tak jak też mówiłem, można użyć tej natury na całe ciało, jak to robił przykładowo 4. Raikage. Ziemia. Dodana do broni zwiększa siłę obronną obiektu do najwyższych granic. Dzieje się to dlatego, że właściwości materiału, z którego dana broń jest wykonana, są umacniane. Efekt przepływu czakry ziemi widzieliśmy jedynie u Kakuzu, który użył go na własnym ciele, o czym już mówiłem. Ogień. Jak łatwo się domyślić, dzięki użyciu tego przepływu obiekt jest pokrywany płomieniami, które podążają za bronią, zostawiając po drodze ogień, który również może podpalić przeciwnika wchodzącego w bezpośredni kontakt z pozostawionym płomieniem. Przykład widzieliśmy, gdy Atsui nasycił swoje ostrze w celu podpalenia białych Zetsu. Woda. Ten przepływ znamy zdecydowanie najsłabiej, bo z tego co udało mi się wyszukać, jest przedstawiony jedynie w powieści. W każdym razie można wykorzystać przepływ czakry wody na osobę, dzięki czemu działa ona jak solidna tarcza i może wytrzymać wiele ataków fizycznych. Może również zostać przeniesiona na innych ludzi i broń, więc można powiedzieć, że jest to taki przepływ bardziej wspierający. Yin i Yang. Ten typ przepływu nie posiada jednego określonego efektu w porównaniu do poprzednich, a zamiast tego może naśladować właściwości technik indywidualnych opartych na właśnie naturze o tej samej nazwie. Przykładów możemy wyróżnić Kagemane Shuriken no Jutsu, którego użył Shikamaru, aby przykuć przeciwnika do podłoża za pomocą ostrza, które zostało wbite w cień wroga.
Również natury zaawansowane mogą zostać wykorzystane do przepływu czakry, choć nie są prawie w ogóle widoczne w tym uniwersum, ale warto o nich wspomnieć. Lawa. O tym już mówiłem poprzednio, więc nie będę zabierał wam czasu. Czakra pokrywa pożądany cel warstwą lawy, co daje dodatkowy efekt w postaci wysokiej temperatury, która jest w stanie spalać wszystko, czego dotknie. Kryształ. Czakra chroni cel warstwą przezroczystego kryształu, chroniąc go przed atakami fizycznymi, a także zwiększa siłę ataków fizycznych. Za przykład można wziąć techniki Guren, polegające właśnie na wykorzystaniu kryształu do pokrycia własnego ciała cienką warstwą kryształu. Co ciekawe, ten kryształ jest przezroczysty, więc można go zobaczyć jedynie, gdy odbija się od niego światło. Magnes. Magnetyzuje obiekt i pozwala użytkownikowi manipulować namagnesowaną bronią. Można to namagnesowanie również przekazać poprzez bezpośredni kontakt z innym obiektem lub osobą, tak jak to robił Toroi, który namagnetyzował dużą ilość shurikenów i rzucał nimi w przeciwników. Choć nie brzmi to groźnie, to dotknięcie takim obiektem powoduje, że cel również jest namagnesowany, dlatego ważne, aby w miarę możliwości uniknąć każdego takiego shurikena. Ponadto oprócz tego istnieją różne ostrza czakry, które pozwalają na przepływanie przez nie czakry i są to kolejno Chakura To. Są to specjalne ostrza Asumy przypominające kastet. Są one wykonane ze specjalnego metalu i były używane początkowo właśnie przez Asumę, który dodawał do nich czakrę wiatru, a także przez Shikamaru, który używał na nich czakry Yin. Hako Chakura To. Jest to biały świetlany miecz czakry, który należał pierwotnie do Sakumo Hatake, a później był używany przez Kakashiego. Dzięki niemu można było absorbować czakrę wroga oraz zostawiał on białe smugi, gdy był aktywowany. Potrójny pazur wzmocniony czakrą. Broń, którego używał Sora i jego ojciec, oczywiście też mogła być wzmocniona czakrą. W anime Tenten posiadała mały mieczyk, który można było wzmocnić czakrą, aby przeciąć kokon Fu. Nowaki posiadał dużą liczbę unikalnie zaprojektowanych ostrzy czakry, które były w stanie wywołać eksplozję przy trafieniu w cele, gdy były nasycone jego czakrą tajfunu, która to jest silniejszą wersją czakry wiatru. W Boruto naukowiec Katasuke Tono wynalazł ostrze, które używa czakry dzierżącego do stworzenia prowizorycznego ostrza, niestety wyczerpuje zbyt dużo czakry w szybkim tempie. Poza tym wszystkim, co powiedziałem, jest jeszcze kilka ciekawostek dotyczących przepływu czakry. Pomimo, że przepływ czakry można było zauważyć niejednokrotnie w całej serii, to dopiero Karin pierwszy raz użyła tego terminu, gdy zauważyła, że Killer Bee go wykorzystuje. Można było to przeoczyć, ale kiedy Edo Deidara został złapany przez Kankuro w swojej marionetce, Omoi przebił go mieczem nasyconym błyskawicą, a to z kolei sprawiło, że Deidara nie mógł użyć swojej wybuchowej gliny. Danzo w walce z Sasuke użył czakry wiatru na kunaiu, aby zwiększyć jego zasięg oraz siłę cięcia. Choć to tylko filler, to w 189 odcinku Naruto Shippuden Kot Ninja potrafił używać przepływu czakry na swoich pazurach, aby odbijać broń. W filmie Naruto Shippuden Zaginiona Wieża Konoha posiadała standardowe ostrza czakry, które nosili shinobi. I to już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam trochę, jak działa przepływ czakry i jak go można użyć, aby wzmocnić siebie lub innych w najróżniejszy sposób. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!